proszę powiedzieć, co wydarzyło się 18 listopada? 18 byłem na wyjeździe służbowym. Musiałem przygotować materiał w Poznaniu. A o której wrócił pan do domu? Wróciłem około 23:00 taksówką z dworca. Zastałem zapalone światło w oknie. Ucieszyłem się, że Edyta jeszcze nie śpi. Dzięki temu będę mógł jej złożyć życzenia. Okazało się, że drzwi były otwarte, co mnie zaskoczyło, bo wcześniej nas okradli i Edyta zamykała się zawsze od środka, żeby tego uniknąć. I co pan zastał w mieszkaniu? Wchodząc do mieszkania, czułem się dziwnie. Było cicho. Edyta lubi włączyć telewizor i radio, żeby nie było cicho, więc zacząłem jej szukać. Wszedłem do salonu i zobaczyłem, jak leży na ziemi. Miała włosy we krwi. Ona nie żyła. I co pan najpierw zrobił? Podszedłem, zacząłem ją cucić, starałem się ją podnieść, ale już widziałem, że to nic nie da, bo on ją zabił. A dlaczego pan tak od razu pomyślał, że on ją zabił? Kto? No, przecież to jest oczywiste, nie? Miał obsesję na jej punkcie. Nie mógł się pogodzić z tym, że kochała mnie. A do tego to jedyna osoba, która miała broń w naszym gronie znajomych. On nie mógł znieść, że Edyta zostawiła go dla mnie. Nie dawał jej spokoju. Nękał ją. Przychodził. I tego dnia też pewnie przyszedł. Namówił ją, żeby go wpuściła, a następnie ją zgwałcił. Wysoki sądzie, owszem, w ciele i na ciele ofiary zostało zabezpieczone nasienie mojego klienta. Niemniej jednak na ciele ofiary, wysoki sądzie, nie zostały zabezpieczone ślady przemocy, co świadczy dobitnie o tym, że mój klient nie zgwałcił Edyty Bochenek. To kłamstwo, ona by nie poszła z nim do łóżka, na pewno nie. Stary, ona uwielbiała seks ze mną, a ty? Nigdy nie potrafiłeś dać jej przyjemności. Proszę wrócić na miejsce, panie oskarżony. Zobaczysz, co to przyjemność, jak wezmą cię w obrot jako byłego policjanta w więzieniu.